Czy może coś pan nam powiedzieć w temacie zlotu Daj dzisiejszego? gamy, uśpię. No to chodź, idziemy na kawę. Nie idź tak szybko. Musi się przyspieszyć film. Transalpa. No, to piękne. Stroma, to fajne. No fajne, ale tu CB450 to jest, zobacz jaki fajny. Co? Klasyk już można powiedzieć. To mały, to na dwie osoby to no. Małe. Trzeba ustawić z jakimś komunikopci z rury. No i ruszamy? Ruszamy. Zaczynamy nagrywanie vloga. Jestem na zlocie w Karlinie, organizowanym chyba przez Bractwo Żelazne, tak podejrzewam. Właśnie robimy drugą część parady, wyjeżdżamy z rynku. No powiem wam szczerze, będę w telewizji. Powiem wam szczerze, że fajnie jak jedzie się jakieś dużo motocykli i robi to fajną furorę, ale jest problem w tym, że jest naprawdę niebezpiecznie w tamtą stronę. Jakiś był wypadek, ktoś się zagapił, wjechał komuś w kufer, motory wjechały do rowu, ale z tego co widziałem, nic nikomu się nie stało. Teraz zmierzamy z powrotem do Karlina i temat mój dzisiejszy będzie w temacie, a temat w temacie będzie o zlotach motocyklowych. Fenomenalna rzecz. Można tam spotkać naprawdę fajnych ludzi, spotkać się ze znajomymi, z którymi się widzimy tylko i wyłącznie na zlotach, bo gdzieś mieszkałem dalej. Jest naprawdę dużo motocykli, jak pewnie widzicie. O, ktoś odcina. Jest fajnie, tylko że w dniu dzisiejszym jest niebezpiecznie. Byłem na zakończeniu sezonu chyba w Karlinie, albo na rozpoczęcie rok temu, bo mniej motocykli było fajniej. No, a teraz jest ich zdecydowanie za dużo, przynajmniej mi osobiście się to nie podoba, bo jest trochę zbyt niebezpiecznie. Fajna rzecz. O, właśnie o tym mówiłem, że zaczyna się robić jakieś wyprzedzanki na jeden na drugiego. I to najczęściej, nikomu nie ujmując, sportowymi motocyklami. A znowu jechać za stary motocykl jest tragedia, bo one tak niemiłosiernie kopcą. Taki smród, jadąc w tamtą stronę, nawdychałem się tylko i wyłącznie spalin. No, niemniej jednak jakimś cudem dojechałem. Spotkaliśmy się wcześniej w Płotach, tak jak się ustaliliśmy z chłopakami z forum Rometa i z forum Junaka. Właśnie jedzie tam przede mną po prawej stronie Łukasz na Romecie. Nie wiem, to się chyba nazywa Soft Chopper, odpowiednik Junaka 121. Łukasz też fajny gościu. Co prawda widzieliśmy się dopiero chyba drugi raz, ale naprawdę fajnie. Mówię, tu się trzeba tak pilnować. Jeżeli coś się dzieje z przodu, to naprawdę trzeba mieć. Nie ma przyjemności z jazdy. O, powiem tak. Ja bardzo, bardzo lubię jeździć motocyklem, ale wolę jeździć sam albo w małej grupie. Nie ma takiej spinki jak tutaj.
Temat ogólnie dzisiaj będzie na temat zlotów motocyklowych. Chciałbym tutaj podziękować organizatorom ze zlotu za fajne przygotowanie, za fajne miejsca, to ciekawe. No, dla mnie jednak za dużo motocykli, chyba sobie odpuszczę następny zlot, jaki będzie tutaj. Ale wybiorę się na jakieś inne mniejsze, albo po prostu będę się spotykał z chłopakami z forum. Trzeba się pilnować, bo nieraz ktoś się właduje tak samochodem, że może być niebezpiecznie. Sam jadąc w tamtą stronę, no musiałem ostro hamować, a stałem na motocyklu tak podobnie jak kolega Łukasz w tej chwili i wyrżnąłem dynią w tą piękną szybę, którą widzicie przed sobą. Miałem otwarty kask, mało sobie nosa nie złapałem, teraz będę wyglądał podrapany. Jakbym gdzieś na Melinie był. Pierwsze miejsce dla organizatorów zlotu, bo wiem, jaka to jest ciężka praca. Sam organizowałem zlot Junaka w Wolinie. Co prawda to był zlot, że tak powiem, zamknięty tylko dla naszego forum. Chociaż przyjechały też inne motocykle i inni, że tak powiem, nieforumowi motocykliści. Było fajnie, naprawdę poznałem fajnych ludzi. Było nas tam chyba niecała 60, było, też robiliśmy paradę. Było fajnie, bardzo fajnie, podobało mi się. Już nie chodzi o to, że wszyscy byliśmy na podobnych pojemnościach, bo tak nie do końca było. Były motocykle większe, chyba żadnej 50 nie było, ale były większe motocykle. Było fajnie, przyjemnie i tutaj podziękowania dla strażaków z Wolina, którzy nas bezpiecznie poprowadzili przez miasto, pozwolili nam się bezpiecznie włączyć do ruchu na drodze krajowej. Blokując ruch, może pojedziemy trochę szybciej. Masę pracy, szczerze mówiąc, długo się zastanawiałem, czy w tym roku też organizować zlot. To jest masę pracy, masę kilometrów przejechanych, żeby wszystko załatwić, zorganizować. No i o czym ja tam mówiłem, kurczę, mówię, tak jestem skupiony na tym, żeby bezpiecznie dojechać, nie wjechać nikomu w kufer. Zapominało, o czym mówię. Masa motocykli i naprawdę organizatorzy musieli się nieźle napocić, żeby zorganizować wszystko i scenę, i jakieś konkursy, i zorganizować sponsorów na nagrody. Kurczę, znowu się ustawiłem z jakimś kopciuchem. Nie ma czym oddychać, sam olej i benzyna. W ogóle nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale za nami, przede mną jedzie. Jadą cała masa, ja mniej więcej jestem w połowie stawki albo trochę na przedzie, już jest chmura dymu, w którą wjeżdżam. Ciekawe, czy to się nagrywa. O, pewnie nie, dobrze. W takim razie nagram coś innego. Jak się nagrywa, to cześć, jak się nie nagrywa, to będę musiał gadać od nowa.